Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Piłkarze KSW Jankowy 1968 ostro pracują w trakcie okresu przygotowawczego do rundy wiosennej w Wielkopolskiej okręgówce. Drugi trener zespołu Marcin Szefner w rozmowie z Radiem Sud podkreślał, że intensywność na zajęciach w tym okresie jest bardzo duża. Zaczęliśmy w połowie stycznia, takie dwa tygodnie były luźne wejścia w ten okres po długiej przerwie przygotowawczy. Teraz ten tydzień poprzedni, czyli dwa tygodnie tak ciężko. 4 razy w tygodniu plus panik. Jankowianie rozegrali już jeden mecz kontrolny, remisując bezbramkowo z Prosną Wieruszów. Też takie rozpoznanie, pierwszy sparing na powietrzu, wyjście z Wieruszowem, tak, 0-0. Teraz mamy takie sparingi z drużynami z wyższych lig. Marcin, kadrowo będziecie mocniejszym zespołem? Chcielibyśmy wzmocnić, ale wiadomo, jaki jest okres zimowy, także każdy się boryka z kadrą, problemem, także jest ciężko. Chcemy, ale mówię, no jest ciężko zimą. Zawsze zimą trudniej jest pozyskać piłkarzy, zwłaszcza, że klubów jest sporo, a zawodników coraz mniej. To powoduje pewną stagnację w tym okresie, a jest w ogóle potrzeba zasilenia waszego zespołu? Nie ma takiej konieczności, ale chcemy, praktycznie może jesteśmy dogadani już z bramkarzem. Zobaczymy, będzie teraz na sparingu i to podejrzewam, że będzie jedne wzmocnienie. Bo chłopaków do wzmocnienia mieliśmy dużo na liście, ale tak jak powiedzieliśmy, jest ciężko i to jest problem. Bo zawodników jest coraz mniej. Pleszew to jest najgroźniejszy rywal, który będzie z wami walczył awans? Myślę, że Pleszew i Germania. W środę w Ostrzeszowie Jankowianie sparować będą z Zenitem Międzyburza, trzy dni później z Ostrowią. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.